3 sekundy, a dostaniesz swój karnet za darmo na konto. Eluwina, oto kanał Mario, ty już zapomniałem, który odcinek, gdzieś piąty, nie wiem. Wspaniale, 5 subskrypcji zauważyłem, się cieszę. Już gdzieś 9-8 łapek pamiętam. Nagrywam nowy odcinek z mojego kanału. O, jak wiecie, no to karnet już mam. Star Wars powróciło, już jutro raczej minie. Takiego skina. Ten, co ma Fortnite'a. I ten. Ten, co ma Fortnite'a. I no, może i chce zostać moim widzem. No, ten, co ma Fortnite'a, powiem. Kiedy na przykład powiem, że mi przyśle ten skin, to może kiedyś się odwdzięczę. Powiedzmy, przyszli jakieś inne, czy coś innego. Niech pomyślę, no co by tutaj... No... Różnie. Ten, co chce mi po prostu dać to, to... Ten, co mi chce dać takiego skina, to proszę, niech da mi... No nie, nie, niech da, tylko podaruj. Takiego skina jeszcze dzisiaj poproszę. Albo ten, co mnie, powiedzmy, jest w Anglii, a umie tłumaczyć polski. No to chyba dopiero tu dzisiaj przyszły do niego takie skiny. Więc ten, co jest w Anglii, może mi dać takiego skina jeszcze przed dniem zakończenia tego. Bo by jeszcze mu został jeden dzień. Bez przedłużania. Przychodzi, robimy film. Dzisiejszym tematem będzie, jak zdobyć fałdolce za darmo. No, fałdolce za darmo, no. Myślicie sobie, Mario, ty, no ale przecież fałdolców się nie da zdobyć za darmo. Chyba, że masz karnet i chcesz je zdobyć na przykład za pieniądze. Właśnie da się. Ale nie będę mówił o tamtych sposobach, że kłamie ci do Epic Games, bo to bardzo rani. Na tydzień czy rok nie będziecie mieli Fortnite'a. Więc ja wam nie radzę oszukiwać Epic Games. Ja tego nie robiłem, po prostu inni youtuberzy tak mówią. Tak, jeszcze oglądam youtuberów. No to bez przedłużania. A, no tak. Kiedy dacie, powiedzmy... Oj, przepraszam. Przewrócił mi się telefon. Kiedy dacie, powiedzmy, no... Gdzieś kilkanaście łapek w górę będzie pod tym filmem, to nagram może kolejny odcinek. Jak zdobyć szybko karnet bojowy. Nie, chyba mi się nie uda takiego nagrać. To nie jest wykonywalne. Dobra, bez przedłużania. Pomyślę. No to pierwszy sposób, żeby szybko zdobyć fałdolce, to jest... na przykład, że poprosić kogoś, żeby ci je podarował. To wtedy je możesz za darmo dobyć, jak ktoś ci je chce podarować, albo będziesz prosił o podarowanie. Kolejny sposób. Jakbyś miał karnet bojowy, to jest łatwo zdobywać takie fałdolce. Już ma akurat cały wypełniłem. Zobaczcie, takie fałdolce, co jakieś pole się znajdują w karnecie. I zawsze gdzieś się znajdą. Bo fałdolce są bardzo potrzebne. I
właśnie teraz to Fortnite to powinna być najlepsza gra. Dlatego, bo fałdolce teraz są no już troszkę bardziej za darmo. Kiedyś miałem pierwszy swoje 100 fałdolców, pamiętam, to nie miałem jeszcze karnetu, tak czekałem, ale udało mi się wprowadzić kod. Tam dostałem fałdolce i zbuntowanego pajęczego rycerza, którego wam pokażę teraz, bo cały czas mówię o tym rycerzu, ale wam go nie pokazuję. Może pokażę, może nie. No tutaj, no taki ładny, no. Rycerzyk, dajcie znać w komentarzach. Oj, nie widzicie. Taki ładny rycerzyk, dajcie znać w komentarzach, czy wam się on podoba. Okej. Okay. Można zdobywać fałdolce? No. Jak jeszcze można zdobywać fałdolce? No, fałdolce. No, z karnetu powiedziałem. Fałdolce. Są takie, są konkursy u youtuberów i dzięki tych konkursów możecie zdobywać takie fałdolce. Ale też chyba jest jeszcze coś, tylko niech mi się przypomni, fałdolce jeszcze jakoś można chyba zdobywać. No tak. Tylko jeszcze wam coś muszę powiedzieć. Generatory fałdolców to są jakieś pierdołki. Naprawdę. Generatory fałdolców, ich lepiej, żebyście nie wierzyli, bo te generatory to są jakieś oszustwa. Ludzie cię proszą o numer i możesz co 30 dni, czy powiem tam co 2, płacić gdzieś 1000 zł na glebę. Czyli na ziemię. I będziecie je dostawać cały czas. Znaczy będziecie je oddawać cały czas. No to nie radzę, żebyście używali generatorów fałdolców. No to teraz przejdź do innego sposobu. Można też zdobywać fałdolce na takich mapach fałdolcowych może. Nie wiem, tego to nie wiem. Ale za poziomy się je zdobywa, jak coś w karnecie. No pomyślę, czy jest jeszcze jakiś sposób. Sposób na zdobycie fałdolców, no. No właśnie, chyba już nie mam. Nie ma. Powiem wam, że już chyba nie ma. Piszcie w komentarzach pomysły na nowe filmy. No ale właśnie zacznijcie coś pisać w tych komentarzach, bo ja wam mówię, żebyście coś napisali w komentarzach, a patrzę na pudło komentarzy, patrzę na pudło komentarzowe, a tam ani jednego komentarza nie ma. Nawet pająk niedługo zacznie tam chodzić. Proszę was. O, wiem jaki pająk. No Deadpool to zbyt nie jest Spider-Man, ale raczej Deadpool. Albo Spider-Man. Ja tylko coś na jeden raz napisałem, no, a wy nic tam nie napisaliście. Dajcie tylko suby i te łapy. Ale bym chciał, żebyście też coś jeszcze pisali w komentarzach. Jak ktoś napisze w na przykład powiem wam jakiś konkurs. U mnie jest konkurs. Jak ktoś napisze w komentarzu Fortnite, to przypnę mu serduszko. Będę się dawał większe konkursy. No dobrze. No to bez przedłużania możecie włączać inne filmy sobie, bo tam na pewno będzie więcej sposobów. Ja tam tutaj początkujące sposoby, bo to moja pierwsza, no taka seria bym powiedział. Ale pamiętajcie, na początek filmu zostawcie w 5 sekund, ale zapamiętajcie, na początek filmu, no ja wam tylko to przypominam, ale no... Czy tego nie będziecie mogli zrobić, no chyba, że w kolejnym filmiku to zrobię. Ale wiecie co? Nie będę taki zły. Zrobię wam to jeszcze raz. Kiedy w 5 sekund zostawisz łapkę w górę, to odblokuje ci się taki karnet bojowy za darmo. No to ja liczę.
Pięć. Cztery. Trzy. Dwa. Jeden. Zero. Mam nadzieję, że zostawiliście takiego lajka i to mnie pocieszy, serduszko i karnet ty może zdobędziesz. Nie wiem, kto zdobędzie karnet. Będzie, ja sobie zrobię losowanko w komentarzu, kiedy... No, ale ktoś w komentarzu musi napisać, powiedzmy, chcę zdobyć karnet i zostawiłem lajka, ale będzie sprawdzane. Czy ty zostawiłeś lajka? Będzie sprawdzane. Jak nie, to nie zdobędziesz karnetu. Chyba, że... Będę dla ciebie milszy i może go zdobędziesz. Chyba, że... Dobra, no to bez przedłużania. Do zobaczenia w kolejnym filmiku. Cześć.